Ja przestrzegałem i mówiłem, że moim zdaniem za chwilę okaże się, że dla Niemiec węgiel jest w miarę okej, że trzeba tylko filtry założyć na odpowiednie elektrownie. Oni uruchomili Datteln 4, czyli Datteln 4. Oni zalewali kopalnie, a nie zasypywali jak u nas, że można wodę wypompować. I jak położą polskie górnictwo, to za chwilę wrócą do węgla. Taka jest moja teoria. Więc tutaj, ale ludzie widzą, że to szaleństwo zielone to po prostu położy całe rolnictwo europejskie, całe, nie tylko polskie rolnictwo. Za chwilę państwo wszyscy będziecie płacić za wymianę pieców gazowych, które kupowaliśmy, a pompy ciepła to kosztują 80-100 tysięcy złotych, no to jeden, drugi, 50-100 tysięcy ludzi się wściekną, tak, na to, na certyfikaty, na to, na tamto. Drogi ekspresowe mają być, bo to podpisał Morawiecki, płatne wszystkie, żeby przerzucić ludzi na transport kolejowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że ten Zielony Ład, jeśli oni się nie cofną, to położy w ogóle cały projekt. Ludzie w ogóle nie będą chcieli rozmawiać o tym projekcie i będą nawet spluwać na ziemię, mówiąc i słysząc słowo Unia Europejska, jeśli się z tego nie wycofają, bo to jest po prostu nie do przeprowadzenia. No. To dobrym przykładem też jest cukrownictwo. Niedaleka historia naszej cukrowni opolskiej w Polsce, gdzie limity przecież doprowadziły do tego, że w Polsce cukrownie zostały polikwidowane, niemieckie praktycznie w żadnym stopniu nie odcierpiały, w bardzo minimalnym. Także to jest taki owoc tego działania, który już mamy w przeszłości. To prawda, cukrownictwo, ja akurat zajmowałem się tą sprawą, bo likwidowali tu cukrownię, także w Lublinie. No i zbierałem podpisy, żeby ich nie likwidowali. Nawet podpisał mi się Jerzy Buzek i jego tam akolici inni. Ale stwierdzono, do Komisji Europejskiej uderzyłem, że to Polska sama wyznaczyła, które cukrownie. Czyli to akurat, mieli rację, to nie Komisja Europejska wyznaczyła, że tutaj akurat cukrownie i u nas najlepszą cukrownię nowoczesną w Lublinie trzeba zlikwidować, tylko Polska sama. Ale dlaczego nakazano nam te limity wprowadzać? Bo oni chcieli, żebyśmy sprowadzali cukier z zewnątrz, z trzciny cukrowej. No bo znowu może powiem coś nieprawomyślnego, proszę wybaczyć, ale unijni decydenci rozumują inaczej. Co oni mają z tego, że państwo macie tu cukrownię, dobry cukier i tani cukier? Co oni mają z tego, że my mamy w Lublinie dobry, gruby cukier, tani cukier? No nic nie mają. A jak nam to zlikwidują, to musimy sprowadzić. A wówczas jak się sprowadza, to pośrednik najwięcej zarabia. No więc oni są pośrednikami, no więc tak ja mówiłem, to tak jak w filmie Miś po prostu, tak? Po co jest ten miś? No nikt nie wie po co, dlatego nie martw się, nikt nie zapyta, tak? No ale co potem zrobi ten miś? Sobie zgnije, a oni mają protokół zniszczeń i każdy dostaje procent od tego misia. No więc do tego oni sprowadzają. Chcą, żeby produkcja mięsa u nas całkowicie zanikła, żeby sprowadzać wieprzowinę z Argentyny. Bo na tym zarobią, tak? Bo na tym po prostu zarobią. I jest dopinana umowa Unia Europejska-Mercosur, czyli Argentyna, Brazylia, Urugwaj, Paragwaj i tak dalej. A z drugiej strony wpuszczają te produkty z Ukrainy, które nie mają żadnych certyfikatów i no, to sami państwo wiecie. U nas, żeby malinę wyprodukować, no to mówią pod Janowem 11-12 zł to było w zeszłym roku, żeby w ogóle się opłaciła. No to przyjeżdża z Ukrainy już zamrożona do sprzedaży po 5 zł. No to kto w ogóle będzie konkurował? No powiedzcie mi państwo. No kto? Jeśli w Unii nagłaśniałem to, wprowadzono klatki dla kur specjalne z pochyłym podestem, urządzenie do ścierania pazurków, żeby przewiew był, wszystko ok. Ale po wprowadzeniu tegoż jajko podrożało o 30%. Tak? Tylko po wprowadzeniu tych klatek. No to jak nie ma tych obostrzeń gdzie indziej, no to zaraz zobaczycie państwo, ile jajko będzie kosztować. Jeśli mamy takie 10 jajek po 8-9 zł, różnie do 11, to ja już widziałem, że są po 3 zł 10 jajek. No to nie ma możliwości, żeby przy tych restrykcjach unijnych zachować czy obniżyć u nas ceny, ale jednocześnie będą napływać i nas zgniotą. Także ten protest rolników to jest tylko taki sygnalny, wywoławczy. Ludzie
muszą zobaczyć, jak to funkcjonuje i niestety funkcjonuje to nie tak, jakby pan chciał i nakreślił. No niestety, taką mamy rzeczywistość. A pojawiają się także informacje, że przydomowe ogródki są zagrożeniem dla klimatu. Ogródki działkowe, tak. Także to jest chyba jednak utopijny projekt, przynajmniej w takim kierunku zmierza. Jeżeli można, ja tu bym chciał wtrącić jeszcze, bo pan profesor, już będziemy zbliżać się do końca to raz, a to ja może tutaj wrócę do Greków, ponieważ widocznie no, dobrze im się musiało żyć na Krechę, bo tak to trzeba by było powiedzieć, podsumowując, ale jak każde państwo, tak państwo unijne, bo tak już powoli to też nazywamy, ma swój hymn, Ode do radości. Być może Grecy to tak potraktowali ten hymn, już wzięli sobie do serca, tam droga do światła, szczęścia, czyli po prostu już dotarli do tego miejsca, a później się okazało tak, że trzeba było ratować te niemieckie banki i po prostu wszyscy się musieli zrzucić w Europie na to, żeby te długi, które były, myślę, w niemieckich głównie bankach, żeby po prostu, żeby miał kto zwrócić, bo Grecy już nie mogli. I to tak chyba wyglądało, ta kwestia. Ale już podsumowując, czyli będziemy na pewno do tej sprawy wracać, daj Boże, jak nam się powiedzie, ponieważ nie można zamykać się całkiem, nawet będąc sceptycznym, bo ile ludzi, tyle poglądów, wielu sceptyków jest do Unii Europejskiej. Jedni by chcieli natychmiast wejść batem, strzelić i to też może by była dobra droga, ale nie zgodzimy się w tym w całym kraju, a tego by to wymagało pewnie też. I trzeba funkcjonować. Chodzi o to, żeby te środki, które będą, które się pozyskuje, były, to jest takie chociaż, myślę, clue tego wszystkiego, żeby były racjonalnie wydatkowane. Mnóstwo pieniędzy, tu pan kolega Marcin wspominał, że idą no, na rzeczy, które nie są, nie wzmacniają potencjału gospodarczego Polski, nie, a wręcz osłabiają. Dofinansowanie, dotacje sprawiają to, że no jednych, no jednym trzeba zabrać, żeby drugim dać. To inaczej tego nie ma. Albo dodrukować. A jeżeli nie będą pieniądze unijne racjonalnie wydatkowane, to będzie źle. A druga sprawa, żeby je pozyskiwać, to tu taką informację już po dzisiejszej tej prelekcji usłyszeliśmy, że no nie obejdzie się bez szachownicy, pionków, figur na szachownicy, czyli tymi figurami, to są jednak politycy, tak? To na pewno. I warto, myślę, że tutaj ponad podziałami zawsze trzeba stawać. To porozumienie w naszej nazwie, naszego komitetu też ma taki zamysł, że nie bijmy się o wszystko, włączmy myślenie, serce i rozum, tym trzeba się kierować. I tacy politycy, myślę, jak pan profesor, jak najbardziej warto ich mieć pod ręką, że tak powiem, tak to muszę powiedzieć, jak najbardziej z innych stron, jeżeli to są wiarygodni politycy, a nie tylko dużo mówią, a mało zrobią, albo przekują to na stricte interes polityczny tylko, czy partyjny, no to nie przyciąga. Przyciągają ludzie szczerzy i którzy mają owoce pracy. Pana profesora trzykrotna kadencja i wybranie pana profesora do Parlamentu Europejskiego to na pewno jest świadectwo tego, że ludzie zaufali. Myślę, że pan profesor też będzie w najbliższym czasie stawał do plebiscytu. Także takie spotkania, myślę, też temu służą, żeby zaprezentować się.